Mocno burz mi się zrobił. Ślimaków tak o nie widać. Syf mam, jutro będę chyba odmulać. Odmulę, podmiankę wody zrobię. I tą szybę przednią. Nie widać tych ślimaków, bo tu ślimaki są. Tam. No coś jest, no kurde, jest coś. Ale nie ma jakiejś plagi, no jeden na... Jeśli nie, tam gdzieś... Filtry już nie domagają. Też jutro trzeba... Po tym, po odmulaniu. A tu widać, filtry wyczyścić. Tu widać, ile mi się tego źrepustwa na szybie zrobiło. Widać czy nie widać? No trochę coś widać, o... Plony. Tutaj mocno naświetlałem w tym miejscu. I mam glony. No burz. Myślę, żeby tą marchewkę podstrzyc. Wszystko upierdolę, tylko troszkę tam przy tym zostawię, żeby tam, żeby nica mogła rosnąć. No i nad tym myślę, żeby to upieprzyć o połowę gdzieś. Bo i niżej, o tak, no na tym poziomie. Fajnie by zaczęło gęsto rosnąć. A twój sam jest gdzieś dzisiaj jakoś mało aktywny jest. Gdzieś tam, gdzie on jest? No tam siedzi. O, to jest byk. No. No tak, o, wszystko rośnie, a tam ta roślinka, co mówiłeś, że... Ona i podstawie się sprawdza, to jest... tego... azotanów. To sobie rośnie, a tu jest łodyga i sobie rosną liście. Ładnie wszystko teraz rośnie. Nie ma co narzekać. Porównanie z tym, co było, jest sporo lepiej. Tutaj też te glony zaczęły rosnąć, to jest mocno naświetlane. No i glony. Nie wiem, co z tymi glonami. Więcej karbo dawać, czy co? Oto samiczka. Ta malutka. To porównanie. Ta jest dużo większa. Chociaż trochę podrosło. No, a rybki, no poskubane, kurde. Nie wiem, czy będzie widać. Na jaki ogon postrzępiony. Samic jaki. Każdy ma jakiś defekt. Kurwa mnie to strasznie. Ale ciekawe, tych mieczyków i molinezji w ogóle nie rusza, ani glonojadów, ten kulcobrzuch. Nawet te mikroroślinki zaczęły rosnąć, tak jak trzeba. A tu sobie rosną, tylko szkoda, że takich innych straciłem je, wykruszyły się. Tu rosną, jeszcze gdzieś rosły, dobra, będzie długi filmik. No. Tak to wygląda, także jutro muszę tu podziałać przy tym akwarium.